cały czas gorąco. Jest naprawdę dzisiaj upalnie i tylko marzę o tym, żeby zaczął padać deszcz. Podejrzewam, że jak to oglądacie, to już jesteśmy po naszej wycieczce do Mielna. Natomiast w tym roku planujemy również wyjazd króciutki w góry. I jak się spytałam moich dziewczyn, czy one chcą jechać w góry, to zrobiły najpierw takie wielkie oczy, później takie skrzywienie i... Ale co to są góry? No i co z tym fantem zrobić? Jest na to rada. Jest na to rada, a radą jest książka Tatry, przewodnik dla dużych i małych. To jest książka wydana przez wydawnictwo Literackie, a napisała tę książkę Barbara Gawryluk i Paweł Skawiński. A ilustracje, które zaraz Wam pokażę, to są ilustracje pana Adama Pękalskiego. Co się w tej książce znajduje? Już ją dla Was specjalnie otwieram, bo to jest bardzo duża książka. W niej na samym początku taka oto mapa gór, mapa Tatr i Zakopanego. Z tyłu również, tak od razu, pokażę przód i tył. Też jest taka mapa. A naszym przewodnikiem po Tatrach będzie Paweł Skawiński, były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. I na początku tej książki właśnie o tym Tatrzańskim Parku Narodowym troszeczkę będziemy mogli sobie poczytać. Dalej, bardzo ważna strona i zawsze wszyscy się zastanawiają, co zabrać w Tatry, co zabrać w góry. Więc tutaj, ruszając na szlak, dostajemy informacje, jakie rzeczy powinniśmy ze sobą mieć. I jak już mamy plecak spakowany, mamy już sprawdzoną pogodę, możemy wyruszać na szlak. No i możemy zobaczyć, co będzie na szlaku. Będą doliny, będą szczyty, będą wodospady, jeziora i dużo, dużo różnych bardzo ciekawych rzeczy. Bardzo też interesujący, wydaje mi się, dla dzieci jest temat jaskiń. Niestety, my wyczytaliśmy w różnych miejscach, że do jaskiń mogą wejść dzieci powyżej jakiegoś pewnego wieku, więc my na razie musimy z tym poczekać. Ale dla dzieciaków też również interesujące są zwierzęta, o których tutaj jest naprawdę dużo. Mamy niedźwiedzie, kozice, świstaki, lisy, rysie, wilki i ptaki. Kozice. Spójrzcie teraz przez lornetkę. Na tej stromej skale stoi najlepsza alpinistka świata, tatrzańska kozica. Jak ona tam wyszła? Może spytajmy jej samej, jak tylko do nas przykoziołkuje. Sekretem kozicy budowa racicy, bo gdy jest ruchoma, to skała nie stroma. No to już z grubsza wiemy, o co chodzi. Żeby się wspinać nawet po niemal pionowych skałach, kozicy nie potrzebują jak taternicy lin czy uprzęży. Tajemnica ich stylu wspinaczkowego tkwi w budowie nóg. Jak góry, to oczywiście też bardzo oryginalne jedzenie. Mamy tutaj oscypki, ale również też i na przykład bryndzę i kwaśnice. To wszystko możemy zjeść na przykład w schronisku. W góry czasami wybieramy się nie tylko latem, ale przede wszystkim właściwie zimą, więc tutaj temat zimowy jest oczywiście również poruszany. Fajne też jest to, że tutaj jest w ogóle temat o góralach i mamy taki króciutki słowniczek słów, które górale używają. To jest też bardzo taka miła niespodzianka. Jeśli dobrze czytaliście i wszystko pamiętaliście, to na zakończenie jest quiz i w tym quizie możemy sprawdzić swoją wiedzę, czy dobrze wszystkiego się z dzieciakami nauczyliśmy i czy jesteśmy gotowi na to, żeby wyruszyć w Tatry. Koniec! Koniec lektury. Ta książka jest na pewno dla dużych i dla małych. I podejrzewam, że każdy znajdzie tam coś, czego jeszcze nie wie o górach i może się z tej książki czegoś dowiedzieć. A na pewno, jeśli chodzi o dzieciaki, to zapewniam Was, że tutaj tych informacji jest bardzo, bardzo dużo, ale
tak jak słyszeliście, kawałek, który czytałam, jest to taki naprawdę bardzo fajny, przystępny sposób opisany. Mam nadzieję, że nasza wycieczka się uda i niedługo zobaczycie na kanale nasze przygody górskie. A ja zachęcam Was do lektury i widzimy się w kolejnym odcinku.